Ptaszak, Neme, tych dwóch niezwykle ważnych Kolumbijczyków w układance Jagielloni. Tymczasem już pierwsza okazja. Na razie te pierwsze minuty w wykonaniu jednych i drugich troszeczkę nerwowe. Zobaczmy i gol dla Piasta. Sorokin tutaj, fatalny błąd Jagielloni. Długie zagranie, świetnie teraz, fantastycznie uruchomiony w tej sytuacji Lebit. Już zaczyna Brazylijczyk. Zobaczmy uderzenie i ta piłka jakoś wtoczyła się do bramki. Mamy 2-0 dla drużyny Piasta Gliwice. Grasa wmieszał się w to wszystko. Rusza Piast środkiem. Teraz zagranie. Zobaczmy, doskonała piłka do Kadiniego. To jest właśnie ta różnica, którą widzimy na tablicy wyników. Teraz Piast z kolejną akcją, ależ fantastyczna, koronkowa akcja. Awans do fazy playoff będą mieli gracze ze Śląska zapewniony. Natomiast to wydawało się oczywistością. Oczywiście, zobaczmy, ależ teraz Neme tutaj zatańczył z piłką. Dobreńko. Skiepko! Potężna bomba, no to mogło zaskoczyć Widucha. Uderzenie do bręki, ale widzieliśmy, że niecelne. No i rusza Piast. Będzie jeszcze okazja. Nie przeciął tej piłki Kadini. Ale cały czas krąży piłka z dala od bramki Widucha. Może teraz, ależ niewiele zabrakło. Teraz widzimy Piast, wychodzi z kontrą, ale świetnie Kolumbijczyk tutaj odzyskał futsalówkę. Neme. Bugański. Zobaczmy, teraz będzie zagrożenie i świetnie broni Widuch. Fantastyczna interwencja. Aut przyznany Jagielloni. Neme. Neme, błąd, Lintula, Lintula marnuje setkę teraz. Kolejna próba, ale to raczej po prostu będzie kolejna pozycja w statystyce. Tymczasem Piast, zobaczmy, znów Dobreńko fenomenalnie interweniuje. Breno, Breno, teraz zagranie źle. Początkowo przyjmował piłkę Vinicius, ale ostatecznie wpakował ją do siatki. To jest 3-0. Breno. Ależ teraz potężne uderzenie. Vini. Teraz świetne zagranie i teraz Lebit. Że zawodnicy Jagielloni byli przekonani, że piłka to im się należy. Sorokin, zobaczmy, i Grasa pakuje piłkę z bliska do siatki. Neme. Neme, Kolumbijczyk znów skutecznie powstrzymane, ale już tutaj przejście Kadiniego, Grasa, Kadini, czy będzie bramka? A, fantastycznie teraz Dobreńko interweniuje. Uderzenie i gol! Ależ bomba! Nieprawdopodobne uderzenie Breno. Kolumbijczyk już coraz bliżej tego pola karnego. Może teraz Listowski, nie ma bramki. Ma lepszy, prowadzi 4-1. Z Red Devils Chojnice zaczęło się spotkanie między Dremanem i drużyną rekordu, a tymczasem kolejny gol dla drużyny Piasta. Na pewno solidna lekcja futsalu dla Jagielloni Białystok. Wyraźne zwycięstwo Piasta Gliwice, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to ekipa Mistrzów Polski była lepsza w tym spotkaniu, skuteczniejsza przede wszystkim, pokazała swoje doświadczenie, wyższość techniczną, taktyczną. No i widać to, co prawda może nie po statystykach, bo tutaj zdecydowanie częściej atakowała Jagiellonia.